Na ten dzień uczniowie czekają przez wiele długich miesięcy. W piątek zakończył się rok szkolny, a to oznacza, że rozpoczynają się wakacje. Wybraliśmy się z kamerą do Tczewskiej Dwunastki, gdzie zapytaliśmy dyrekcję oraz uczniów o to, jaki był ten zakończony właśnie rok szkolny. Tegoroczne wakacje w powiecie tczewskim rozpoczęło ponad 3300 uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest tczewskie starostwo. Odpocznie również ponad 420 uczniów szkół specjalnych. Jeśli chodzi o miasto Tczew, to wakacje rozpoczęło niemal 6400 uczniów tczewskich szkół podstawowych, w tym ponad 5000 ze szkół samorządowych. W tym roku wybraliśmy się z kamerą do szkoły podstawowej nr 12 na Suchostrzygach. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego tradycyjnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor placówki podziękowała za wieloletnią współpracę pedagogowi i kilku nauczycielom, którzy przechodzą na emeryturę lub przenoszą się do innych szkół. Nie zabrakło podziękowań skierowanych do chłopców, którzy oddali właścicielce zagubiony portfel wraz z dokumentami i pieniędzmi. Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie świadectw najzdolniejszym uczniom. Dzisiaj zamykamy rok szkolny 2022-2023. Jest to dzień, na który czekają uczniowie cały rok. Cieszę się, że ten rok takim spokojnym rytmem się toczył. Lekcje odbywały się regularnie, jeździliśmy na wycieczki, na zawody, na konkursy. Przemieszczaliśmy się po szkole swobodnie i ktoś by powiedział, no a co w tym takiego szczególnego? No, po ostatnich latach uważam, że to nie jest takie oczywiste i cieszę się, że po prostu cały rok w taki sposób przebiegał. Jak byście podsumowały ten rok szkolny? Był łatwiejszy, trudniejszy, już nie było tej pandemii? No tak szczerze, w nauce był trochę trudniejszy niż w siódmej, ale zdobyłam tutaj bardzo dużo przyjaciół w tej ósmej i ogólnie było mega fajnie. Tak. Będzie brakować dwunastki? Tak, będzie brakować. Bardzo, będzie bardzo. Szczególnie nauczycieli. Tak. A to możecie pozdrowić? Jakiś wybrany? No to pana Krzysztofa Jeńskiego, naszego wychowawcę, który był z nami. Przez cały rok w ósmej klasie nam pomagał i wszystko z nami robił. A co dalej po ósmej klasie? No ja mam w planach ekonomik. No ja też mam w planach ekonomik. No wakacje przed wami, ponad 2 miesiące wolnego. Jakieś plany konkretne? Nie, raczej nie. To chyba nie, po prostu wypadę ze znajomymi będą. Jak byście podsumowali ten rok szkolny? On był fajny, łatwiejszy, trudniejszy niż poprzednio? Łatwiejszy. No, łatwiejszy. Bardziej niż w czwartej klasie. No. Łatwiej było. No. A jak wasze wyniki? Zadowoleni? Coś trzeba było poprawić? Bardzo. Bardzo. Lepsze niż w czwartej klasie. Jakie przedmioty, nie wiem, najbardziej lubicie? Z czego jesteście dobrzy? Z WF. WF. Jakie plany na wakacje? Bo przed wami 2 miesiące wolności. Na pewno na obóz jedziemy. Na obóz. Na obóz jedziemy. Sportowy? Jak do Grecji jeszcze jadę. Ja może gdzieś pojadę, ale nie jestem pewien akurat. Dyrektor dwunastki wymienia tegoroczne sukcesy swoich uczniów. Świadectwa otrzyma 1063 uczniów, natomiast w tej grupie mamy 279 absolwentów, którzy właśnie w tym momencie od swoich wychowawców odbierają swoje cenzurki. Wczoraj były takie oficjalne uroczystości, a dzisiaj tylko otrzymują świadectwa. Jestem bardzo dumna z naszych uczniów, bo był to bardzo pracowity rok. Przełożyło to się i na wyniki, które opisane są w świadectwach. 319 uczniów otrzymuje świadectwa z paskiem. To stanowi 45% tej grupy takiej uprawnionej, bo do takich świadectw uprawnieni są tylko uczniowie od 4 do 8. Także to jest duże osiągnięcie, ale też był pracowitym rokiem, bo nasi uczniowie startowali w przeróżnych konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. To były wiedzowe, artystyczne, sportowe. W tych podsumowaniach udało nam się zdobyć tytuły finalistów konkursów
kuratoryjnych w dziedzinie biologii, matematyki, fizyki, informatyki, programowania. Startowaliśmy też w konkursach z Dolni z Pomorza. Nasi sportowcy się tutaj na arenie całego województwa pomorskiego prezentowali i dzięki ich pracy i osiągnięciach w rywalizacji takiej ogólnomiejskiej zajęliśmy pierwsze miejsce i w rywalizacji powiatowej też mamy pierwsze miejsce. Korzystając z okazji, chciałabym życzyć radosnych, pogodnych wakacji nie tylko dla uczniów i pracowników szkoły nr 12, ale całej społeczności naszego miasta. Niech to będzie czas odpoczynku, relaksu i pięknej pogody.